wieczór. Mama mówi do swoich dzieci: jutro pierwszy dzień szkoły. Proszę, żebyś, zwracając się do córki, byś nie zapomniała, że trzeba założyć ładną sukienkę, białą koszulkę. A do syna zwróciła się: pamiętaj, żeby jutro nie zapomnieć dopytać się dokładnie o plan lekcji, żebyś wiedział, co będzie następnego dnia. A tata odezwał się i mówi: a ja jutro was odprowadzę do szkoły. To chyba pierwszy raz, jak pamiętam. Zawsze mama to robiła. Ja jutro was odprowadzę do szkoły, ale pamiętajcie, bo to jest pierwszy piątek miesiąca, więc najpierw idziemy do kościoła na mszę świętą, żeby z Panem Bogiem rozpocząć rok szkolny, a potem idziecie na rozpoczęcie roku szkolnego. Idziemy razem. I wszyscy położyli się spać, jak to zawsze bywało. Noc była piękna, było ciepło, bardzo nawet ciepło. Na niebie były przepiękne gwiazdy, które odbijały się, tak jakby się przeglądały w lustrze jeziora, które było obok. Ale ten spokój i ciszę nocy przerwało coś przerażającego. Ponieważ o godzinie 4:40 zaczęły w tym małym miasteczku w centrum Polski wybuchać bomby. To wielu. Niewielkie miasteczko, które w 95% zostało całkowicie zniszczone podczas pierwszego nalotu 1 września 1939 roku, a zginęło wówczas w tym miejscu ponad 1200 osób. To tam rozpoczęła się II wojna światowa. 7 minut później zaczęła się na Westerplatte. Moi kochani, kiedy przypominamy sobie dzisiaj to wydarzenie, tak dramatyczne w historii naszej ojczyzny, które przypomina nam o tej hekatombie ofiar, to myślę, mając u sąsiadów też przerażającą wojnę, to każdy z nas zadaje sobie w jakimś sensie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego człowiek nie jest w stanie zgotować taki los? Człowiekowi gotuje taki los. Zadajemy sobie to pytanie, bo przecież wojna, oprócz tej militarnej, toczy się także i w nas. Przecież tam w Wieluniu nie było ani składów amunicji, tam nie było, moi drodzy, armii, która by stacjonowała, tam nie było jednostek wojskowych, tam nie było niczego, co jest związane z militarią. Tam byli zwykli, prości ludzie, którzy żyli, mając nadzieję, że następnego dnia ich dzieci pójdą do szkoły, oni pójdą do pracy. W mgnieniu okna, w mgnieniu oka wszystko zostało zrujnowane. I znowu to pytanie, dlaczego człowiek człowiekowi czyni taki dramat? Odpowiedzi udziela nam dzisiaj właśnie, moi drodzy, Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Mówi bowiem: z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. A więc odkrywamy tę prawdę nie tylko o faryzeuszach i o uczonych w piśmie, ale tę prawdę także o nas samych. Że wszelkie zło pochodzi z naszego wnętrza, tak jak i dobro. Bo dobro także jest w nas. Tylko zawsze jest pytanie, z którego skarbca czerpie. Panu Jezusowi nie chodzi o to, co zewnętrzne, bo faryzeuszom i uczonym w piśmie chodziło o to tylko, co jest zewnętrzne. Panu Jezusowi chodzi o Twoje serce.
Nie chodzi mu o Twoje brudne ręce, tylko chodzi mu, czy Twoje serce jest czyste. Żydzi, moi kochani, zbudowali cały potężny system różnego rodzaju praw, nakazów i zakazów, żeby zachować w ten sposób tak zwaną czystość rytualną. Stąd mówi się i praktykowane to jest właśnie w muzeizmie, że moi drodzy, jest coś takiego jak koszerność. Koszerność to znaczy z języka hebrajskiego oznaczające powiedzmy właściwy. A co to znaczy właściwy? To znaczy, że jest czysty. A na czym polega ta czystość? I wcale, moi drodzy, nie uwypuklano czystości serca, tylko czystość zewnętrzną. Może kilka przykładów. To, co jest koszerne. Koszerne jest spożywanie na przykład zwierząt, które mają racice. Koszerne jest spożywanie ryb, które mają płetwy i łuski. Koszerne jest, moi drodzy, spożywanie miodu i niektórych gatunków szarańczych. Ale już niekoszerne jest na przykład to, że ktoś chciałby na przykład podczas obiadu jeść mięso i na przykład popić mlekiem. Nie wolno łączyć tych dwóch rzeczy. Tak jak, moi drodzy, nieczystością było, gdyby ktoś dotknął się kobiety, która jest w swoim czasie. Nieczystością było, gdyby ktoś dotknął się osoby zmarłej albo dotknął się, prawda, trumny. To było wszystko nieczystością. Nieczystością było też to, że gdyby pobożny Żyd modlił się w swoim szalu czy w swoim chuście modlitewnej i tam nie byłoby tyle frędzelków, ile trzeba, byłby jeden za mało albo jeden za dużo, to to jest nieczyste. Nieczystością było też to, że mezuza, która była przy drzwiach każdego żydowskiego domu, a w niej fragmencik z Pisma Świętego, z Księgi Powtórzonego Prawa, to jeżeli nie został wykonany przez sefora, to jest nieczyste. Była nawet pieczęć, którą pieczętowano przedmioty i produkty, że są one koszerne i robili to niejednokrotnie rabini. A więc tych przepisów było tak dużo, że człowiek w tym wszystkim, całym tym gąszczu mógł się kompletnie pogubić. A o co chodzi Panu Jezusowi? Panu Jezusowi chodzi o serce. Jemu nie chodzi o czystość zewnętrzną, ale chodzi mu cały czas o serce. I zwraca uwagę swoim współbraciom i mówi to w mocnych słowach do faryzeuszy uczonych w Piśmie, że jesteście obłudnikami. Jesteście obłudnikami, bo tak naprawdę przestrzegacie obmywania kubków, dzbanków, naczyń miedzianych, obmywania rąk, które też tutaj jest, kiedy rozluźniacie pięść. A jak obmywali te ręce? Kiedy Żyd obmywał ręce, to składał swoje pięć palców w ten sposób, polewano delikatnie na te pięć palców wodę i to było obmycie. I to miało zapewnić co? Higieniczność? To bardzo słabe podejście. To nie było takie mycie, jak sobie to wyobrażam. Mycie rąk, prawda? Tylko pięć palców złożone i wtedy obmywano i strząsano wodę w ten sposób. A więc to jest dalekie od, moi drodzy, obmycia wnętrza, obmycia serca. Dlatego tak mocno Jezus mówi do faryzeuszy uczonych w Piśmie, że jesteście obłudnikami. Jest tam w tekście oryginalnym użyte słowo greckie hipokrytai. Czyli obłudnik to jest ktoś, kto jest hipokrytą. A kto to jest hipokryta? Hipokryta to jest ktoś, kto w teatrze greckim, w starożytnym teatrze greckim, zakładał maskę, żeby przedstawić swoją rolę. Czyli nie był sobą, ale udawał kogoś innego. Kim nie był?
Hipokryta to jest ktoś, kto nie jest sobą, lecz gra kogoś innego, żeby osiągnąć swoje cele. Zauważcie, moi drodzy, że to wcale nie dotyczy teatru greckiego. Że hipokrytą może być ten, kto siedzi w ławce i ten, kto stoi przy ambonie. Że hipokryta to jest ktoś, kto zwraca uwagę na małe rzeczy, a przepuszcza wielkie. To jest ktoś, kto może czcić Boga tylko wargami, ale sercem być daleko od Boga. To jest ktoś, kto może czepiać się szczegółów, a nie dochodzić do ducha. Na przykład liturgii, na przykład relacji. Zauważmy, że Pan Jezus bardzo prosi nas i w mocnych słowach, byśmy nie byli udawaczami. Trochę hipokryta to jest ktoś, kto, moi drodzy, według swojego polskiego porzekadła stoi pod figurą, a diabła ma za skórą. To jest też ktoś, kto, moi kochani, wprowadza innych w błąd, okłamuje ich. Można mieć maskę założoną wobec szefa w pracy, wobec męża, wobec żony, wobec rodziców, wobec dzieci, wobec Pana Boga. Czasami ktoś może pod fałszywą religijnością ukrywać prawdziwą twarz. Dlatego rachunek sumienia codzienny to jest zdejmowanie maski. Dlatego sakrament pokuty, do którego idę, to jest zdejmowanie maski. Bo chcę stanąć w prawdzie przed Bogiem, przed sobą samym, a niejednokrotnie trzeba stanąć też przed drugim człowiekiem, żeby się przyznać do tego, kim jestem. Moi kochani, w związku z ową hipokryzją, którą Jezus zarzuca faryzeuszom i uczonym w Piśmie, jest jeszcze jedna rzeczywistość, o której może zbyt rzadko się mówi, a mianowicie manipulacja. Manipulacja, która jest wyrafinowanym kłamstwem, ponieważ polega na tym, że człowiek, który chce kogoś zmanipulować, tak przedstawia rzeczywistość, tak ją opisuje, żeby ten, wobec kogo to mówi, przyjął jego opcję i jeszcze pomyślał, że to on sam podjął decyzję. Czyli to jest wyrafinowane kłamstwo, kiedy tak mącimy wokół kogoś, żeby ten ktoś uznał nasze racje i zrobił to, co my chcemy, ale żeby myślał, że to on sam podjął decyzję, to on jednak doszedł do tego. Niektórzy czasami mówią, że dzieci bardzo manipulują rodzicami, ale powiedzmy sobie jasno, że my dorośli naprawdę też świetnie możemy to robić. Panu Jezusowi cały czas chodzi o nasze serce. Dlatego prosił, tak jak w kazaniu na górze Pan Jezus mówi, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, prosił dla nas o czyste serce, a nie tylko o czyste ręce, nie tylko o czyste kubki, naczynia miedziane i inne przedmioty, nie tylko o czyste ciało, ale nade wszystko o czystą duszę.